Trwałość projektu, ile lat, no i no wiadomo, trzeba było tam co najmniej dwa, no już właściwie siedem minęło i całkiem dobrze się mamy i tego chciałbym życzyć na kolejne lata założycielom i artystom współpracującym z DECA. Powiedziałem, że 22 artystów przekazało pracę, ale też techniki są różne, jest malarstwo, jest rysunek, jest grafika, jest ceramika, jest tkanina artystyczna, rzeźba, więc także nie tylko obfitość w sensie ilości prac, ale także stylów, także sposobu pracy czy ujmowania tego przedmiotu artystycznego. Tak jak mówię, 22 osoby to nie podejmuje się recytować z pamięci. Ja tu mam taką ściągę. 23? Tak, jeszcze liczba się powiększyła. No proszę. Odczytajmy i zagramy tutaj. Odejdziemy od... Tak, lista obecności. Tak, to była przerwa, jak zamierzona. Tak, było tylko...
I tak już odeszliśmy od schematu, więc brnijmy w to. Może pan dyrektor chciałby mikrofon? Nie no, pasuje, jak jest skupy. Nie, szkoda. Marku, słychać na nagraniu wchodzi. Prosimy artystów, ja będę ich wyczytywał w kolejności alfabetycznej. Chcielibyśmy im podziękować, symbolicznie, tradycyjnie wręczyć kwiat. Karolinka Bukowska. Nie ma Karolinki. Karolinka, dorosły dekad, już od 2 lat. Krzysztof Cuprian. Brawa. Maciej Czarnecki. Czarniecki. Jak Czarniecki do Włoszczowy. Z Czarnecki. Zdzisław Dudek. A, tam droga do Kwiliny chyba jest jakaś nieprzejezdna, tak? Elżbieta Dymus. Nie ma. Zakopane. No właśnie. Mam świeże informacje. Maria Dudkiewicz. Komisarz wystawy. Andrzej Kowalczyk. Kasia Kowalczyk. Elżbieta Kowalska. Ewa Kowalska. Stanisław Mulewicz. Helena Nowak. Nie mam. Czarka tu gdzieś widziałem. Nie? Karina Ożarowska. Pierwszy raz u nas? Powiedzmy, ona nie odpadli. Dziękuję. Mamy kciuki. Na pewno większa praca. Justyna Pośpiech. Zdzisław Kurchała. Albo ta sama droga. Z chwili to tak samo jak z Kosowa. To nie z tego Kosowa. Janusz Salwier. Andrzejka Siwek. Edyta Stępień. Agnieszka Szymczyk. No tak, z misiem faktycznie nic nie stałem. Andrzej Witczyk. Andrzej jedzie z nami na plener, także również tutaj rozkręcimy tą współpracę, mam nadzieję. To tak, z pewnością. I Justynka Zając. Czy jest Justynka? Nie widzieliśmy właśnie. Na ASP w Krakowie. Właśnie. Zobaczymy. Życzymy jej szczęścia.
Życzymy szczęścia wszystkim, którzy przekazali pracę na wystawę. Wszystkim obecnym i nieobecnym. I myślę, że teraz właśnie jest ten moment, kiedy dla nich, tych, którzy tu są i którzy obejrzą nas wkrótce na antenie TV Włoszczowa, zaśpiewa i zagra Artur Frączek, założyciel i lider grupy FB. To zapraszamy. Pani Zofia Fabiańska. Jeszcze raz przepraszam najmocniej.